Witam wszystkich serdecznie w sobotę 17 grudnia. Witam Was drodzy słowami. Pierwszy tekst czytam z Księgi Psalmów, z Psalmu 66, drugi z listu Judy. Psalmista tak pisze: Błogosławcie narody Boga naszego i ogłaszajcie głośno chwałę Jego. Zachował przy życiu duszę naszą, a nie pozwolił zachwiać się nodze naszej zaś Juda pisze temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały jedynemu Bogu, zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz i po wszystkie wieki. Jesteśmy dzisiaj Wezwani przez psalmistę do tego, żeby błogosławić Boga. A więc cieszyć się z tego wszystkiego, kim Bóg dla nas jest. Wysławiać Boga. Mamy ogłaszać Jego chwałę. Mamy być tymi, którzy przyjęli Boga do swojego życia, żyją po prostu z Chrystusem każdego dnia i dziękują za wszystko, to co otrzymują. Za co szczególnie psalmista dziękuję Bogu. Za to, że zachował przy życiu jego duszę i nie pozwolił się zachwiać jego nodze. Zachować duszę przy życiu, to znaczy zostać ocalonym. Zachować duszę przy życiu, to znaczy przejść przez tę ciemną dolinę. Możemy wierzyć w to, że. Pan Bóg przeprowadzi nas przez wszystko. Możemy wierzyć w to, że Chrystus jest tym, który przeprowadza, jest przewodnikiem. Nie potrzebujemy modlić się, żeby Pan Bóg odsunął od nas wszystkie troski, cierpienia, bo wiemy, że to wszystko należy do naszego człowieczeństwa. Ale możemy modlić się, żeby nas przez to wszystko przeprowadził, żebyśmy byli jeszcze bardziej wytrwali żebyśmy jeszcze bardziej potrafili zaufać żebyśmy jeszcze mocniej oddali się w Boże ręce nie pozwolił zachwiać się nodze bóg nie pozwala zachwiać się naszym krokom często naszym doświadczeniem jest jakiś upadek teraz kiedy nadeszła zima możemy się poślizgnąć możemy się przewrócić Nogi odmawiają nam posłuszeństwa, chwiejemy się, upadamy. Pan Bóg nie pozwala, żeby nogi tych, którzy w Niego wierzą, się zachwiały. On daje nam siłę. Możemy biec wytrwale. Możemy być tymi, którzy nabierają sił, nie upadają, nie chwieją się, wręcz przeciwnie. Możemy być tymi, jak pisze prorok, którzy wznoszą się w górę na skrzydłach, jak orły. A więc błogosławmy Boga, błogosławmy Go w tym czasie Adwentu, błogosławmy Go z tego powodu, że posłał na świat swojego syna Jezusa Chrystusa, który dla nas i za nas cierpiał, umarł i zmartwychwstał, dał nam życie, abyśmy przez życie mogli iść abyśmy to życie mogli przeżyć w pełni żeby to życie charakteryzowało się obfitością błogosławmy Boga teraz i zawsze amen